Czas już kołacz żniwny, niekrajany nożem, podawany z solą, na stół nasz położyć. Czas połamać ręką ten żniwny opłatek, tak po staropolsku za domu dostatek. Ta strofa wiersza, czas na żniwa, to motto dzisiejszego święta, które rozpoczniemy uroczystym przemarszem korowodu 17 dożynek powiatowych. Gmina aktywnie tworzy porozumienia z inwestorami, by dać im szansę na stworzenie nowych miejsc pracy. Dominującym dziełem gospodarki tej gminy jest rolnictwo. Gminę tę tworzą mieszkańcy, kreatywni i otwarci na nowe inicjatywy. W gminie Międzyrzec Podlaski dzieje się bardzo dużo na rzecz rozwoju, edukacji, sportu, ocalenia od zapomnienia dorobku kulturalnego naszych ziem. Thank you.
Obserwujemy rozwój młodych pokoleń, z satysfakcją przyjmujemy coraz większe rzesze nowych mieszkańców. Mieszkańcy motywują do działania, dla nich rozwija się infrastrukturę techniczną, tworzy warunki do pracy tutaj, poprawia warunki życia, pracy, nauki i aktywnego wypoczynku. Pachniące zbierała kwiaty. Kolejna gmina Drelów. Wójtem gminy jest pan Piotr Kazimierski, przewodniczącą rady pani Anna Cieszelska. Drelów, trzecia co do wielkości gmina w powiecie bialskim, liczy obecnie 5600 mieszkańców. W ostatnim czasie znacznie rozwinęła się produkcja mleka i hodowla trzody chlewnej w wyspecjalizowanych dużych gospodarstwach na terenie gminy Drelów. Powstało także wiele gospodarstw uprawiających owoce i warzywa, a producenci zrzeszają się w Zrzeszeniu Podlasie. Witajcie kochani, i bądźcie nam tu radni. Chodeń wiejska gmina, której 65% powierzchni stanowią uprawy rolnicze, pozostałe 35% to tereny lesiste. W gminie znajduje się obszar Natura 2000, obejmujący około 17% jej obszaru. Wśród głównych upraw wyróżniają się zboża i kukurydza. Hodowla zwierząt opiera się na bydle opasowym, mlecznym, trzodzie chlewnej i owcach. Otwierajcie nam nowe wierzenie, bo już na polu płoć się nie cienie. Plon niesiemy, plon gospodarza dom. Szczególnie ważny był realizowany w latach 2014-2015 projekt partnerski pod tytułem Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w gminach nadbużańskich Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych. W ostatnich latach gmina Konstantynów ma na swoim koncie szereg osiągnięć. W 2014 zdobyła tytuł Europejski Samorząd, a w 2015 roku piąte miejsce w rankingu Dziennika Rzeczpospolita w kategorii gmin wiejskich za pozyskiwanie środków zewnętrznych. Celami wycieczek są m.in. rezerwat w Mielinie, zespoły dworsko-pałacowe w Ludwinowie i Nosowie, zespół Cerkwi Prawosławnej w Nosowie, dwór w Droblinie oraz barokowy kościół w Leśnej Podlaskiej z cudownym obrazem Matki Bożej Leśniańskiej. Na inwestycje w 2014 roku gmina przeznaczyła łącznie ponad 3 miliony złotych, m.in. na wodociągi, budowę oczyszczalni, modernizację świetlic wiejskich i ośrodka zdrowia w Omazach, budowę ciągów pieszych oraz ulicy Polnej w Omazach. Międzyrzec Podlaski, położony na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych, posiada kompleksowo uzbrojone tereny inwestycyjne z przeznaczeniem na nowoczesne usługi i produkcję. Miasto stosuje ulgi w podatku od nieruchomości oraz niskie stawki podatku od środku transportu. W gminie Piszczac ze środków unijnych zmodernizowano świetlice wiejskie. Gmina prężnie rozwija się pod względem gospodarczym. Zamieszkuje ją ponad 7300 mieszkańców. Wyremontowano wiele dróg i nawierzchni asfaltowych. Gospodarstwa rolne korzystają z dotacji unijnych. W obrębie gminy znajduje się kąpielisko Kubiki, które w tym roku zajęło trzecie miejsce w plebiscycie na atrakcję turystyczną województwa lubelskiego. Poza ludzkim świecie pokojem, pokojem.
Dzięki funduszom Unii Europejskiej w ostatnich latach udało się zrealizować wiele inwestycji. Między innymi założono 250 instalacji solarnych, trwa budowa drogi gminnej oraz chodnika i miejsc parkingowych wraz z kanalizacją deszczową w Rokitnie. W ostatnim czasie ogromną rolę odgrywa Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pradlinie. Jaki chleba nie zabraknie, będziesz szczęśliwy i mieć będziesz dla bliźniego uśmiech życzliwy. Chleb powszedni niech nam będzie zawsze i wszędzie. Chleb powszedni niech nam będzie zawsze i wszędzie. Ponadto w 2014 roku wspólnie z gminami partnerskimi z Doliny Zielawy wybudowano jedną z największych elektrowni słonecznych w Polsce. W efekcie powyższych działań gmina Rossosz pozyskała inwestora, który na terenie wybudował dwie kolejne farmy fotowoltaniczne. Gmina Rossosz jest przyjazna zarówno środowisku naturalnemu, jak i inwestorom planującym inwestycje. Gmina Sława Tycze znana jest z organizacji takich imprez jak Międzynarodowa Biesiada Nadburzańska, Biegi Radziwiłłowskie, Nadburzański Rally Rowerowy, Zlot Motocyklowy oraz kultywowanie jednej z nielicznych w kraju tradycji zakończenia starego roku Brodacze Przebierańcy. Gmina Sława Tycze w ubiegłym roku zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Gmina Przyjazna Turystom. Zasiali rolnicy żyto, żyto. Od końca do końca wszystko, wszystko. Zasiali rolnicy owies, owies. Od końca do końca tak jest, tak jest. Tam na polu bąbelica, bąbela, bąbela. Żadna mi się nie podoba, tylko ta, tylko ta. Tam na polu bąbelica, bąbela, bąbela. Dzięki współpracy partnerstwa pięciu gmin Doliny Zielawy gmina Sosnówka pozyskała środki z funduszy europejskich, wykorzystując je m.in. na budowę drogi, modernizację stacji hydroforowej i budowę sieci wodociągowej, montaż kolejnych instalacji solarnych, zakup samochodu pożarniczego, przebudowę i remonty Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich. Elementem wyróżniającym gminę Terespol są bezcenne obszary niezdegradowanych ekosystemów nadburzańskiej przyrody. Ponad połowa powierzchni zajmują nadburzański obszar chronionego krajobrazu oraz park krajobrazowy Podlaski Przełom Włókien z rezerwatami przyrody. Miasto współpracuje z gminami z Niemiec, Białorusi oraz Ukrainy. Największymi imprezami organizowanymi cyklicznie w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu są Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich, Międzynarodowy Bieg Przyjaźni, Niedziela w Terespolu, Koncert Noworoczny, Międzynarodowy Turniej Sportowy Bóg Rzeką Przyjaźni. Z racji swego położenia i posiadanych przejść granicznych z Białorusią, Terespol rozpoczął szybki rozwój gospodarczy. Obecnie trwają przygotowania do budowy galerii handlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na łącznej powierzchni 15 hektarów. Od marca 2014 roku w Międzylesiu funkcjonuje środowiskowy dom samopomocy. Od kwietnia działa młodzieżowa drużyna pożarnicza przy gimnazjum w Tucznej, a w roku bieżącym powstała również żeńska drużyna pożarnicza OSP Tuczna. Warto wspomnieć, że w czerwcu bieżącego roku w Tucznej rozegrany został pierwszy w powiecie turniej piłki błotnej o puchar wójta gminy Tuczna. Otwórz nam, Panie, ganeczek, bo tu niesiemy wianeczek.
Wójtem gminy jest pan Piotr Dragan, przewodniczącą Rady Gminy pani Ewa Nuszczyk. W gminie Wisznice oprócz tradycyjnych kierunków produkcji rolniczej rozwijane jest sadownictwo i produkcja warzyw oraz uprawy zielarskie. Gmina jest jednocześnie jedną z najbardziej przedsiębiorczych gmin powiatu bielskiego. Na jej terenie działalność prowadzi prawie 170 zakładów. Poprawie warunków życia ludności i rozwojowi gminy Wisznice służą liczne realizowane inwestycje oraz projekty. W 2015 roku gmina Wisznice została laureatem Nagrody Pary Prezydenckiej w konkursie Dobry Klimat dla Rodziny w kategorii Wyrównywanie Szans Edukacyjnych. Gmina Zalesie dostrzegana jest w kraju oraz za granicą jako organizator otwartego ogólnopolskiego, a od 2010 roku międzynarodowego turnieju w wyciskaniu sztangi leżąc, który rozgrywany jest w siłowni przy Zespole Szkół w Zalesiu. Gmina uczestniczy w ogólnopolskim konkursie Zdrowa Gmina. W 2014 roku przyznano jej po raz drugi certyfikat Promotorzy Przedsiębiorczości 2014. Żniwa mojego dzieciństwa. Klepanie kos rozlega się echem po wsi całej. Pora na żniwa, trzeba żąć, zboże już dojrzałe. Ojciec na ramię kosę założył, osełkę włożył do kieszeni i pewnym krokiem ruszył w pole, gdzie zboże się w słońcu mieni. W rękach waży sprawiedliwa dobra dłoń. Niech się krzywda ni zdrada nie zdarzy, ziemio matko krzywdy broń. Sprawiedliwie dzielcie chleb ojcowie, łzy sieroce wołają i wdowie. Niesiemy, niesiemy pląd gospodarza to, żeby dobrze plonowało, po sokorcy skopy dało. Otwierajcie wszystkie wieże je, otwierajcie wszystkie wieże je. Skończona w polu robota. No niesiemy, niesiemy prąd gospodarza, gospodarza dom. Serdecznie witamy wszystkich rolników naszego powiatu na czele ze starostami dożynek oraz naszych gości, którzy przybyli na 17 dożynki powiatu bielskiego w miejscowości Misie w gminie Międzyrzec Podlaski. I aby stało zadość tradycji, przyjmijcie szanowni gospodarze ten bochen chleba wypieczony z tegorocznych ziaren zbóż. Uszanujcie go, dzielcie hojnie i sprawiedliwie, aby w naszych domach nie zabrakło kromki chleba. Drodzy starostowie, drodzy rolnicy, panie wójcie, gospodarzu miejsca, szanowni goście. Przyjmujemy ten chleb, piękny owoc pracy naszych rolników, z wielką pokorą i z wielkim szacunkiem. Obiecujemy, że ten chleb będziemy dzielili sprawiedliwie i robili wszystko, aby nikomu go nie zabrakło. Proszę chorążego o wyprowadzenie pocztów sztandarowych. Na wsi żyje się coraz lepiej. Obserwujemy ten postęp, wykorzystanie środków unijnych, dopłaty,
widzimy, jak zmienia się nasza wieś, ale też chcemy, żeby żyło się jeszcze lepiej. Więc też tutaj wołamy i apelujemy, żeby była większa opłacalność produkcji, większe bezpieczeństwo, lepsze ceny, lepsze działanie na rzecz naszego rolnictwa, bo wszystko swój początek bierze z ziemi. Te wielkie słowa wypowiedziane przez księdza dziekana w Chobili. Chleb jest wartością najwyższą. Musimy go szanować, strzec i aby go nikomu nie zabrakło. Bardzo dziękuję wszystkim delegacjom z kraju i z zagranicy. Dziękuję naszym parlamentarzystom, wojewodzie, władzom województwa, panu marszałkowi, naszym radnym województwa, Radzie Powiatu. Chciałbym również przekazać pozdrowienia i życzenia od pana przewodniczącego Mariusza Filipiuka, który nie może być z obowiązków służbowych, ale łączy się z nami i bardzo serdecznie państwa pozdrawia, zwłaszcza, że jest tutaj rodakiem. Szanowni państwo, dożynki nasze są wyjątkowe. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wspaniałe zaangażowanie władz samorządowych na czele z wójtem gminy Międzyrzec, przewodniczącym rady, czcigodnym księdzem proboszczem, sołtysem, państwem, starostami dożynek. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem, zauroczeni wspaniałą, niespotykaną dekoracją Miś, Jelnicy i okolicznych miejscowości. Panie starosto, dzisiaj w gościnnych Misiach w gminie Międzyrzec Podlaski. Kilkanaście gmin, dwa miasta, wieńce dożynkowe, stoiska, nagrody, odznaczenia, ale te żniwa były ciężkie. No, przede wszystkim jest to piękna polska tradycja, ale świętujemy z taką refleksją. Przede wszystkim ze względu na bardzo trudną sytuację, ze względu na suszę, na mniejsze plony. To też jest kwestia opłacalności produkcji, jak również możliwości sprzedania tych płodów rolnych. Ale też, jak oceniamy to w perspektywie lat, bardzo wiele się zmieniło. Widać, jak wiele nowych budynków, sprzęt rolniczy. Oczywiście jest bardzo wiele jeszcze do zrobienia i trzeba sięgać do przodu. To też trzeba powiedzieć, jak wielką wagę przywiązuje się nie tylko do symbolu, ale taka estyma do chleba, do zboża. To jest też czas na refleksje takie dotyczące, czym jest chleb właśnie, wartością taką nadrzędną, jak również produkcja żywności. No, daje podstawę egzystencji. To szacunek, ale to też jest jakby działalność gospodarcza, więc aby była ta wrażliwość, że w przypadku takiego kryzysu, czy w przypadku załamania cen były jakieś mechanizmy, które wyrównują, żeby ludzie, którzy nastawili się na produkcję pożyczek czy konkretnych upraw, mieli zabezpieczone możliwości sprzedania i żeby się nie martwili o to, że jest nadwyżka albo deficyt, żeby po prostu przytrzymać ten trudny czas. A ludzie swoją postawą zaświadczają, że solidnie pracują. Dlatego też z okazji dzisiejszej uroczystości bardzo nisko się pokłaniamy nad ludźmi, którzy pracują na rzecz rolnictwa, bo powiat jest wybitnie rolniczy. To 19 samorządów, ale 17 gmin wiejskich, gdzie rolnictwo odgrywa bardzo ważną rolę. Nie mamy też za bardzo urodzajnych gleb, więc tym bardziej trzeba odpowiednio je przygotować. I też jest tutaj taka troska, że brak opadów, ale jednocześnie nie można wchodzić z pewnymi pracami agrotechnicznymi, bo ziemia przypomina pył i nie ma możliwości ani siewów, ani orek. I czekamy na ochłodzenie, na opady. Ale ciągle czekamy. No, niemniej jednak ta wielka praca i ten wielki trud, który został tutaj udokumentowany poprzez te piękne dekoracje, wieńce, ale korowody. Sama obecność na dzisiejszych dożynkach mamy kilka tysięcy ludzi. To jest też jakby dla nich. To jest święto rolników i dla rolników. To jest dla nas też pewna duma i
pochylamy się nad tym, tą ciężką pracą, bo każdy z nas albo wyszedł ze wsi, albo ma tam bliskich i też przebywamy, jesteśmy z tymi ludźmi, im służymy. Dlatego każdy kilometr drogi, wodociągu czy infrastruktury, które poprawia warunki życia, to też jest gest właśnie na rzecz naszego społeczeństwa i to jest robione z sukcesem. Mieszkańcy gminy Międzyrzec Podlaski z szacunku dla rolników, z szacunku dla gości postanowili udekorować tak pięknie swoje domostwa i całą drogę prowadzącą do gościnnych miś. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Międzyrzec Podlaski, a szczególnie miejscowości Miś, Przychody, Jelnica, Strzakły, Rzeczyca za ogromny wkład pracy w organizację tych drużyn. Czujcie się u nas wszyscy Państwo dobrze, tak jak w swoim rodzinnym domu, bo my wszyscy dzisiaj tutaj tworzymy wspólnotę. Wspólnotę ludzi, którzy są zainteresowani rozwojem naszych gmin, naszych małych ojczyzn. Jesteśmy strażnikami kultury, tradycji, ale też tego przepięknego szacunku do chleba, o którym tak mocno mówił dzisiaj ksiądz dziekan Brzozowski. Dlatego też najpiękniejsze słowa podziękowania chcę złożyć na ręce drogich rolników. Życzę Wam, by nigdy nie zabrakło chleba powszedniego. Życzę sił i zdrowia. Życzę również, aby Wasze gospodarstwa rozwijały się, czerpiąc radość z owoców swojej pracy, doświadczając miłości tych najbliższych. Wójcie, w tym roku, 2015 roku, dożynki powiatowe przypadły gminie Międzyrzec Podlaski do zorganizowania, do przeprowadzenia i do właśnie zabawy tutaj u Was na miejscu. Skąd decyzja? O, to rozmawialiśmy z panem starostą odnośnie lokalizacji. Pan starosta po dożynkach w ubiegłym roku w Strzakłach gminnych był bardzo zaskoczony, iż mimo takiej nietypowej aury, bo cały dzień padało, tak wiele ludzi, mieszkańców uczestniczyło w tych uroczystościach. Już wówczas zaproponował, że może gmina by zastanowiła się nad tym, aby nie zorganizować dożynek powiatowych na terenie naszej gminy. I tak też się stało. Wybraliśmy wspólnie lokalizację i ruszyły przygotowania. I dzisiaj jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak wielu rolników, wielu mieszkańców powiatu bielskiego przyjęło nasze wspólne zaproszenie, że wspólnie możemy świętować ten dzień zakończenia prac polowych, tego etapu zbioru plonów. No i myślę, że naszym celem było tak, aby każdy czuł się tutaj dobrze, żeby czuł się jak u siebie. W związku z tym chcieliśmy od samego początku, gdy docieracie do nas, bo wy też przyjechaliście na nasze zaproszenie i bardzo się cieszymy i cieszymy się, że objęliście patronem medialnym te dożynki. Od tego momentu chcieliśmy Was witać, pokazać szacunek dla naszych gości, którzy odwiedzają gminę Międzyrzec i myślę, że to, co Was zaskoczyło, to te przepiękne dekoracje, które pojawiły się na całej trasie dojazdu do miejscowości Misie, przepięknej miejscowości. Z mojej strony radość jest podwójna, gdyż okazało się, że w przygotowanie włączyły się praktycznie wszystkie miejscowości gminy Międzyrzec Podlaski. Oczywiście gro pracy spadło na tych tutaj miejscowych, ale wykazali się fajną inicjatywą, fajnymi pomysłami i za to wszystkim mieszkańcom dziękuję. A korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszystkim rolnikom, aby rok na przyszły nie wywoływał tyle frustracji, co ten, spowodowany suszą, spowodowany zawirowaniami na wschodzie, aby mogli swobodnie planować swój rozwój, aby tego chleba powszedniego wystarczyło dla nas wszystkich z tych zbiorów tego roku i lat następnych.
chciałbym życzyć im spokoju i rozwoju. I na koniec jeszcze zapytam, taka ciekawostka, który wieniec, która miejscowość reprezentowała gminę Międzyrzec Podlaski podczas tych dożynek? Podczas tych dożynek gminę Międzyrzec Podlaski reprezentował wieniec z Berezy, zwycięzcy ubiegłorocznych dożynek gminnych, dożynek powiatowych, no i laureata. Tak, w tradycji gminy Międzyrzec Podlaski miejscowości zawsze wiją wieńce. Specjalizują się w różnych, tak? Ciekawostka, miejscowość Tłuściec od samego początku, chyba od lat 50. czy jeszcze od przedwojnia, wiją tylko orła. Jest to symboliczne, coś charakterystycznego dla tej miejscowości i tylko tej miejscowości. Więc możemy zobaczyć tę różnorodność tą w tych wieńcach dożynkowych. I cieszę się, że pewnie ten nasz nie jest takim ostatnim, bo jak widziałem, był bardzo, bardzo okazały. Dożynek 2015 w gminie Międzyrzec Podlaski, starostowie dożynek powiatowych. Dlaczego trafiliście akurat wy na ten zaszczytny tytuł? No to pytanie należałoby zadać naszemu wójtowi, radzie gminy. Jesteśmy zaszczyceni, no ale to nie nasza decyzja i tak do końca my nie znamy powodów. Ale na pewno wasza praca, wasze życie, to co żeście do tej pory stworzyli i wypracowali. Jak wygląda gospodarstwo rolne starostów dożynek 2015? Normalne gospodarstwo rolne na wsi. Specjalizujemy się w hodowli drobiu, czyli kurczaki i brojlery. No, mamy trochę ziemi, 16 hektary z tego, co mi wiadomo. Ale słyszałem o borówce amerykańskiej. Borówkę amerykańską, 2 hektary borówki, 3 hektary aroni, czy tak, bo trochę wszystkiego. Dożynki powiatowe w Misia, gmina Międzyrzec Podlaski. Jaki był to rok dla rolnika? Ten chleb, który żeście dzisiaj podarowali staroście Tadeuszowi Łazowskiemu i wójtowi gminy Krzysztofowi Adamowiczowi, okraszony był potem i brakiem deszczu. No niestety, nasza praca na tym właśnie polega, że nigdy nie wiemy, co zbierzemy i jak zbierzemy, czy będzie mokro, czy będzie sucho, czy tego, no, na tym właśnie polega. Niezależnie od roku, to właśnie ta nasza praca polega na tym, że ten chleb jest okraszony naszym potem, można powiedzieć dosłownie, i czy Pan Bóg da lepszą czy gorszą pogodę, to my musimy swoje zrobić, na ile jest to możliwe oczywiście. Jakie były tegoroczne żniwa właśnie? No tegoroczne żniwa, jeżeli chodzi o stronę techniczną, no to były wyśmienite, bo zboża stały, pogoda piękna. No plony, tak jak mogę powiedzieć na podstawie własnego gospodarstwa, ja jestem z plonów zadowolony, bo moje zasiewy, że tak powiem, trafiły jeszcze w dobry czas, wcześniej zasiane i zebraliśmy. Nie postawiłem na kukurydzę, co? Tak, nie postawiłem na kukurydzę. Słuszna uwaga, bardzo słuszna. No natomiast w tej chwili zaczyna to być już uciążliwe, że tak powiem, dla ziemi i dla nas. Nic nie można robić. Ci rolnicy, którzy mają inne, że tak powiem, kierunki produkcji, no generują duże straty.
Panie komandancie. Bardzo ładnie wszystko, także super.
marchew wyschła, wesołe u nas w gminie są ludziska. Oj, dana, dana, gmino kochana, oj, dana, dana, oj, dana, dana. A dziewczyna czasem, a dziewczyna czasem.